Na kilka godzin przed meczem pierwszej reprezentacji Polski z Czechami na stadionie przy Oporowskiej we Wrocławiu wybiegła reprezentacja do lat 14 prowadzona przez Roberta Wójcika. Przypomnijmy, że zawodnicy z rocznika 2002 także przed rokiem zmierzyli się ze Słowakami i dwukrotnie te mecze wygrali. Wielu z tych zawodników było także na letnim obozie Akademii Młodych Orłów. To pierwsza sytuacja w tym spotkaniu. Ładne prostopadłe zagranie na prawe skrzydło do filigranowego skrzydłowego reprezentacji Słowacji, ale dobrze z bramki wyszedł nasz bramkarz Mikołaj Biegański ze Skry Częstochowa. To już odpowiedź Polaków i równie dobre podanie oznaczonego numerem 9 Filipa Szymczaka z Lecha Poznań, no ale tam nie doszedł do tej piłki jego kolega z Lecha Poznań, Jakub Kamiński. Kolejna szansa biało-czerwonych, dośrodkowanie w pole karne z rzutu rożnego. Uderzał Arkadiusz Baran z Karpat Krosno, ale piłka poszybowała nad bramką Słowaków. To odpowiedź młodych zawodników za naszej południowej granicy. Strzał z dystansu i dobra, pewna interwencja Biegańskiego. Kolejna akcja biało-czerwonych. Rozegranie z autu dopada do piłki Jakub Kamiński, zawodnik obdarzony niezłą szybkością, także dryblingiem. Tutaj jeszcze dośrodkował i znakomitej sytuacji nie wykorzystał tym razem Filip Szymczak. Słowacy tutaj starali się spokojnie rozgrywać te akcje od własnej bramki. Imponowali także siłą w środku pola. To akcja zawodnika, który zamienił Dunajec Nowy Sącz na Lech Poznań, Bartosz Talar, defensywny pomocnik tej reprezentacji, ale jego uderzenie było niestety niecelne. Wysoko staraliśmy się atakować rywala na jego połowie i tu znakomita okazja Gabora Grabowskiego, ciekawego zawodnika, który jest wychowankiem niewielkiej drużyny KS Piłkarz Golub Dobrzyń. Później przez 2 lata występował w Elanie, to go na ostatnio podpisał kontrakt z Legią Warszawa, mając także oferty z innych klubów mających akademię na najwyższym poziomie w Polsce. To jeszcze szansa Słowaków, ale również uderzenie było niecelne. Nasi rywale w tej pierwszej połowie stworzyli sobie także kilka dogodnych sytuacji. To kolejna z nich. Dobre uderzenie głową i pewna interwencja Biegańskiego. To już ostatnia minuta pierwszej połowy. Jakub Kamiński zagrywa do Jana Biegańskiego z GKS-u Tychy. Ten uderzy na bramkę Słowaków. Bramkarz wybija tę piłkę przed siebie. Dopada do niej właśnie wspominany przed chwilą Gabor Grabowski i zawodnik Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa otwiera wynik tego spotkania w 40 minucie meczu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część spotkania. To już obrazki z drugich 40 minut. Pierwsza akcja biało-czerwonych. Dobrze tam poszedł prawym skrzydłem Jakub Korotkiewicz z Talentu Białystok. Dośrodkował tę piłkę w pole karne do Kamińskiego i zawodnik Lecha Poznań strzela swoją pierwszą bramkę w tym meczu. Efektowna cieszynka Kuby Kamińskiego, także uczestnika letniej Akademii Młodych Orłów w Gniewinie. Jeszcze raz widzimy, znakomicie Kamiński wyprzedził tutaj obrońcę i z bliskiej odległości pokonał słowackiego bramkarza. Polacy w tej drugiej połowie zdecydowanie przejęli inicjatywę na boisku. Dominowaliśmy tutaj, świetne podanie Biegańskiego do Kamińskiego. I ten jeszcze raz wrzucił tutaj piąty bieg, podał w kierunku Marchmińskiego, ale dobrze przeczytał to bramkarz reprezentacji Słowacji. Tutaj groźna strata w środku pola. Jedna z lepszych okazji Słowaków, ale to uderzenie lewoskrzydłowego filigranowego zawodnika z numerem 10 było niecelne. Tutaj znakomite podanie do Marchwińskiego. Rezerwowy Filip Marchwiński, piłkarz, który pojawił się w drugiej części spotkania, miał znakomitą szansę, ale niestety piłka po jego strzale tylko uderzyła w boczną siatkę. I tutaj troszeczkę przypadkowa akcja reprezentacji Słowacji. Piłka po rykoszecie trafia w poprzeczkę i na szczęście dalej utrzymuje się wynik 2-0. Tu zobaczmy, jak znakomicie balansem ciała Marchwiński zgubił rywala. Podał jeszcze tutaj na skrzydło do jednego z naszych zawodników, a był to Jakub Kamiński, który kończy tę wspaniałą akcję, dwójkową akcję piłkarzy Lecha Poznań. Jeszcze raz zobaczmy, precyzyjnie kończy całą tą sytuację Jakub Kamiński.
Tutaj kolejna akcja biało-czerwonych, podanie Tomasza Mamisa w kierunku Filipa Marchwińskiego i tym razem Marchwiński już się nie myli, choć na raty pokonuje słowackiego bramkarza. Zasłużony gol tego piłkarza, który wyróżniał się wyszkoleniem technicznym na tle rywala. Przypomnijmy, że jest to chłopak, który swego czasu musiał odpoczywać od futbolu przez pół roku z powodów problemów ze zdrowiem. Teraz już wszystko jest w porządku. Marchwiński kontynuuje karierę. Niedawno był także na Mistrzostwach Polski z Lechem Poznań w roczniku 2001. I tutaj kolejna akcja Mamisa z Marchwińskim. I proszę zobaczyć, co robi zawodnik Lecha Poznań. Pięknie przedstawił się wrocławskiej publiczności zawodnik oznaczony numerem 10. I po tej akcji sędzia odgwiżdża już koniec spotkania, a Marchwiński zresztą zasłużenie zostanie wybrany najlepszym zawodnikiem meczu ze Słowacją. Będziemy głośno krzyczeć, a teraz wszyscy wstajemy i brawa, tak jest, brawa. Reprezentacja Polski wygrywa z reprezentacją Słowacji. Filip, powiedz mi, jakie to uczucie zagrać z orzełkiem na piersi? No bardzo dobre, jest to mój debiut, miałem być rok temu, tylko niestety serce nie dopisało. A teraz pokazałem, na co mnie stać i myślę, że zostanę w tej kadrze na jak najdłużej. Właśnie jesteście chyba już zżyci z tymi chłopakami, bo byłeś i też na Lamo. Jak atmosfera w drużynie? Bardzo dobra, zero kłótni, zero w ogóle niczego. Jesteśmy bardzo zgraną ekipą, chociaż że każdy jest z innego województwa. Dla ciebie to też tylko taki jest przełomowy rok, bo dużo grasz też w Lechu, w starszym roczniku. Jak ty czujesz, że piłkarski postęp robisz systematycznie? No, czuję, jak jestem powoływany na różne właśnie mecze albo na kadrę. A to jest to dla mnie jakiś zaszczyt. I bardzo bym chciał też podziękować trenerom, którzy mnie uczyli i dziękuję. A gdzie siebie widzisz w przyszłości? Oj, ciężkie pytanie, no ale chciałbym w jakiejś lidze angielskiej zagrać, ale teraz to muszę się skupić na rozwoju. Masz swój ulubiony klub, swojego ulubionego piłkarza może? Ulubiony piłkarz to Cristiano Ronaldo, a klub to Chelsea London lub Arsenal albo Real Madrid. Można powiedzieć, że zdali egzamin celująco. Oprócz tego, że znaliśmy tych chłopaków z Letniej Akademii Młodych Orłów, to tak naprawdę dzisiaj przyszedł taki duży sprawdzian dla nich i rzeczywiście poradzili sobie właściwie w 100% zrealizowali swój plan, który nałożyliśmy i spisali się na medal, właściwie na złoty. No właśnie, ty monitorujesz ich postępy, widziałeś ich na Letniej Akademii Młodych Orłów w tym roku, w poprzednim roku. Widzisz, że ten progres u nich piłkarski jest zauważalny? Oczywiście, zmiany są widoczne. Część chłopaków zauważamy duży progres i właściwie świadczy o tym to, że z poprzedniego meczu ze Słowacją właściwie, który odbył się rok temu, 6 chłopców było z tego meczu, a 12 było nowych, więc zmiany są zauważalne w dwie strony. No tak, w zeszłym roku nie było Filipa Marchwińskiego, teraz przyjechał, został wybrany najlepszym piłkarzem meczu. Wiem, że też znasz dosyć dobrze jego osobę, bo chociażby z boisk wielkopolskich. Uważasz, że to jest jedna z takich czołowych postaci tego rocznika? Dokładnie, może to tylko zaznaczę, Filip Marchwiński rok temu był powołany, natomiast kontuzja uniemożliwiła mu występ w poprzednim meczu ze Słowacją. On jest zawodnikiem, który rzeczywiście się wyróżnia i na terenie Wielkopolski, i nawet tutaj, tak jak dzisiaj udowodnił, na arenie Polski.